przewodniczący szczecińskiego klubu Kapitana Żeglugi Wielkiej. Jak to ważne wydarzenie dzisiaj tutaj na przedstawicielstwie tym Szczecinie? Dla nas i dla marynarzy i dla Szczecina to bardzo ważne, duże wydarzenie, które przypomina, że my myślimy o tych, co odeszli na wieczną wachtę. I tych też, co zginęli na morzach i oceanach. Mamy piękny, przepiękny pomnik tym, którzy nie powrócili z morza. Pomnik skali światowej. Myślę, że jedyny taki. Przez 2 lata go odnawiamy. Odnawiamy tak, że teraz wygląda przepięknie. Z tyłu te tabliczki, 250 ponad tabliczek, świecą się, bo są wyczyszczone. Nowy kamień, granit, ale w nowym kolorze. Kolorze czerwonym. Przepiękne wygląda. Pomnik jest cały. 2 etapy, 2 lata naszej pracy klubu Kapitanom Żeglugi Wielkiej. A to, że tu jesteśmy, to świadczy o tym, że myślimy o gospodarce morskiej, myślimy o marynarzach, o tradycji i o empatii do tych, co odeszli na wieczną wachtę. Tu w tym pomniku jest woda. Woda, którą miałem przyjemność zbierać na morzach, oceanach razem z innymi kapitanami. Potem ją zleliśmy w jeden puchar i zamurowaliśmy. I ta woda jako symboliczne prochy tych, którzy nie powrócili z morza. I sam byłem przy tym jak rodzina, gdy im powiedziałem, że tu są właśnie te symboliczne prochy, że cała rodzina się modliła i płakała. Bo to jest wspomnienie i cześć tych.